ludzie sobie nie ufają i wydaje im się, że to jest coś normalnego, bo przecież świat jest zły. To nieprawda. Świat jest takim, jakim go czynimy. Nasze życie jest takim, jakim go czynimy. Jeżeli sobie nie ufamy, to sami sobie robimy problem. Dlaczego? Bo cały czas myślimy o tym, co usłyszeliśmy, czy czego doświadczyliśmy, a co to naprawdę mogło znaczyć. Po co tak myśleć? Znaczy to, co usłyszeliśmy i zrozumieliśmy. A jeżeli jest inaczej, to prędzej czy później się o tym przekonamy. Jeżeli nawet od czasu do czasu się rozczarujesz, nawet jeśli się rozczarujesz boleśnie, no to ile to trwa? Jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, jeden rok. A teraz wyobraź sobie, że żyjesz w nadziei jednak kilkadziesiąt lat i żyjesz cały czas w odwrotnym przekonaniu. Nie ufam. Żyjesz kilkadziesiąt lat w czymś, co jest przecież niefajne, złe, niedobre. Toksyczne przede wszystkim. Ja wolę od czasu do czasu się rozczarować, niż żyć w permanentnym przeświadczeniu, że właśnie zaraz na pewno jakieś rozczarowanie mnie spotka, bo przecież świat jest zły. Po co?